Gdzie? Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj mam dwa, trzeciego nie biorę. Jack już się wścieka strasznie. Proszę bardzo, Neo, pokaż się Neo. Neo, a tu jest Jack, który się wścieka. Właśnie, no to w tym momencie puszczamy zwierzaki i zaczynamy, proszę Państwa, KHT numer 33. Uciekać zwierzaki. Oj, Jack jest strasznie wściekły. Kotki nie brałem, bo ona by ich wszystkich pobiła, jak to kobieta. Z dwoma facetami zresztą. Proszę Państwa, opublikowałem dzisiaj film dotyczący sprawy holenderskiej, świeżutkiej. Ja bym prosił, żebyście Państwo tak bardzo... Ja rozumiem, że tam nie słychać. Proszę wziąć pod uwagę, że Dawid, 13-latek, mówi po polsku równie niewyraźnie, dlatego że on się wychowywał, uczył się w Holandii. A ja mam określone warunki, określone metody. Wiem, że jest echo. Wiem, że potrzeba mikrofonu kierunkowego. Proszę Państwa, ja nawet znam ceny, znam modele i to najlepsze, gorsze, proste. Wszystko jest takie ładne, pięknie, proste. Tylko, proszę Państwa, ja muszę za coś to kupić, prawda? Na tym polega problem. Dlatego właśnie jest tak, jak jest. A nie chciałem robić napisu, bo bym się jeszcze z tym filmem bawił dalej, a sprawa jest aktualna. Jeszcze jedna prośba. Irek jest bardzo uczciwym, ciężko pracującym człowiekiem, który kupił sobie tam dom, który zrobił tam rzeczywiście bardzo dużo dobrego i stworzył sobie świetne warunki życia. On wraca do Holandii nie dlatego, jak ktoś napisał, żeby wejść w patologię i w ogóle i takie rzeczy. Wraca, żeby dalej walczyć. On musiał wynająć adwokata i ten adwokat będzie walczył, również w jego imieniu. Dzieci zostawia tutaj dla bezpieczeństwa. Nie chciałem robić programu o nim, bo to nie był program o nim, tylko o Polakach w Holandii i o dzieciach. Przede wszystkim program o dzieciach. Tu dziecko jest bohaterem, największym bohaterem i to dziecko i te dzieci mają zostać skrzywdzone przez rząd holenderski przy absolutnie biernej podstawie rządu polskiego. A przypominam, to są polscy obywatele, nie holenderscy. Oni nie mają obywatela holenderskiego, bo Irek nie chciał. I tak ten film proszę oglądać. Jeżeli komuś nie odpowiada, będzie mi pisał echo, jejku, jejku i wszystko i tego, to mam propozycję. Niech sam coś takiego zrobi. Niech stanie, niech pokaże swoją twarz, niech ma odwagę powiedzieć publicznie bez pseudonimu, pod nazwiskiem prawdziwym, to co ja mówię. Prawda? Również przeciwko obecnej władzy. To co mówię. Dobra, koniec. Bo czasami się wkurzam, ale to już mi przeszło. No widzicie, kot był bardziej wkurzony niż ja i poszedł sobie. Proszę Państwa, dzisiaj cały od rana, zresztą ja dostałem od pana Polańskiego taki już post na ten temat o aresztowaniu pana generała Pytla. Aresztowaniu, zatrzymaniu, nie aresztowaniu, doprowadzeniu na przesłuchanie do prokuratury i tak dalej. Nie wiem, czy to było słuszne, czy nie. Zakładam, że było, bo prokuratura musiała mieć jakieś informacje, skoro zdecydowała się na ten krok. I zauważam dwie rzeczy w tym wszystkim. Jakąś histerię polityczną wszystkich na ten temat. Także jakby to generał czym się różnił od pułkownika czy od porucznika. Nie wiem, czym się różni generał. Wielka mi rzecz generał. Proszę Państwa, jak to można aresztować generała? Przecież to jest coś strasznego. A ja mam pytanie. Jak można było być Kimem Philbym? Jak można było być McLeanem? Jak można było być Amesem? Jak można było być Hansenem? Oni wszyscy zajmowali, jak można było być Blantem oczywiście. Oni wszyscy zajmowali dość wysokie stanowiska, bądź istnieli wysoko w hierarchii. Wysoko w hierarchii. Co prawda nie u nas są takie patologie, bo Peter Wright zapłacił za tą pracę i nie tylko pracę, zresztą nie tylko on, lekarzy też, podejrzewając jednego z szefów o szpiegostwo. Ja również, jak powiedziałem kiedyś, że jestem pewien, że wśród szefów służb ZPO był agent rosyjski i wszystko mi, no i jak złożyłem sobie z kolegami, którzy są przeciwni PiS-owi, całkowicie przeciwni PiS-owi z różnych rzeczy. I zrobiliśmy sobie taką burzę mózgów. Takie KHT wyszło nam, że rzeczywiście tak wychodzi. Ktoś w kierownictwie służb za czasów PO musiał pracować dla Rosjan. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Skoro Rosjanie mieli ludzi w CIA, w FBI, i w MI6, to dlaczego nie mają mieć w Polsce? To takie założenie jest bez sensu. Ja zresztą napisałem w
nie chcę tutaj cytować Państwu czasu nielegałów, ale tam jest taki rozdział wieczny kierunek, wieczny kłopot z kierunkiem wschodnim, gdzie jest napisane, że po 89 roku założono od razu, że tylko ci, że ci, którzy przyszli do służb z podziemia bądź nie z podziemia, to są, to oni są w ogóle poza wszelkim podejrzeniem. Cała reszta szpieguje, tylko oni nie. Jak rządził AWS, jeden z szefów delegatury Wydziału Zamiejscowego Delegatury OB założył sprawę obiektową, przysłał do nas, bo musiała centrala akceptować wszystkie sprawy, bo żaden szef delegatury nie zrobi nic bez wiedzy i podpisu centrali. Przysłał, akurat to zeszło na moje biurko, przysłał taki meldunek, że zakłada sprawę obiektową na byłych członków PZPR pod zarzutem szpiegostwa. No dobrze, może taką sprawę założyć, byłych członków PZPR, tylko że figurantami w tej sprawie gdzieś około 3-4 milionów ludzi, może i więcej, musiało być, a musiało być kilku jego znajomych z tej samej organizacji, zarówno podziemnej, jak i później legalnej, kilku ministrów rządu i również kilku zasłużonych opozycjonistów musiało być również figurantami tej sprawy. Założenie takie jest założeniem błędnym, ponieważ pozwala właśnie na działanie szpiegów, tak prawdę mówiąc. Ale dlaczego to mówię, proszę Państwa? No na szczęście ówczesny dyrektor zarządu kontrwywiadu, czyli generał Maciej Hunia, powiedział, że to jest taka głupota, jakiej jeszcze w życiu nie widział i sprawa się po prostu rypła. No ten szef potem był znany z tego, to udział zamiejscowego z różnych występów w dziwnym mundurze i potem się okazało, że koło siebie ma paru byłych TW. No ale to już zupełnie inna, historia. Taki właśnie Monty Python śmieszny. Dlaczego to mówię? Bo my zakładamy je wszyscy. To jest tak samo, że jak ktoś dochodzi do stopnia pułkownika czy generała, to nie może być szpiegiem. To jest chore. Pan Tusk mówi dzisiaj, że on był dumny, bo oni tyle dla Polski zrobili. Panie Tusk, panie premierze, co oni zrobili? Powtarza to pan Sienkiewicz, że ten rząd nie docenia tych, którzy zrobili wiele dla Polski, którzy złapali szpiegów. Jacy? Kto? Generał, obaj ci generałowie? Jakich szpiegów do jasnej cholery? Przecież to za czasów pana Sienkiewicza była pierwsza ustawa dezubekizacyjna, po której ja też dostałem. Tylko dlatego, że pracowałem te 7 lat w SB i nikt nie wziął pod uwagę, że zrobiłem dwie ogromne sprawy, w których jedna w 98 roku pozwoliła na znalezienie absolutnej przecieku, wręcz prawie że szpiegostwa w jednym z urzędów centralnych w Warszawie, w polskich urzędów centralnych, które zmusiło premiera Buzka do organizacji tego urzędu. A potem zrobiłem sprawę od początku do końca, o sprawie tej wiedziały dwie osoby plus dwóch szefów, a główny szef dowiedział się, jak już sprawa zażarła. Sprawę dotyczącą rezydentury rosyjskiej, która skończyła się wydaleniem 9 dyplomatów, a myśmy ustalili ponad 27 oficerów wywiadu rosyjskiego operujących ze środkami łączności, z różnymi atrybutami szpiegowskimi. Nawet ambasador Rosji nie protestował wtedy. Nic nie protestował, bo już wiedział, bo zobaczył, tylko powiedział, ale się dali zrobić, jak dzieci. I ja za to zostałem ukarany, proszę Państwa, dwukrotnie. I pan Sienkiewicz śmie mi mówić w telewizji, że oni chronili tych, którzy walczyli o Polskę, czy coś zrobili, czy walczyli z wrogiem. To jest bzdura. To jest bezsensowna bzdura. Ja mu absolutnie nie wierzę. Tym bardziej, że w wymowie pana Sienkiewicza wynikało coś takiego, że na pytanie redaktora, czy na przykład nie można było rozmawiać z posłami i tak dalej, pan Sienkiewicz mówił, nie, myśmy nie mogli rozpracowywać posłów, zresztą posłów się nie rozpracowuje, więc zakłada się, że wśród 460 posłów i 100 senatorów wszyscy są absolutnie nieumoczeni, prawda? Zakłada się od razu, że tam nie może być szpiegów. No to dobrze, bardzo ładne wskazanie Rosjanom, gdzie mają zadać szpiegów, bo tam ABW nie dojdzie, prawda? Ani kontrwywiad nie dojdzie. To jest chore, proszę Państwa, to jest chore, nie ma świętych. Dla kontrwywiadu nie powinno być świętych. Nie interesuje mnie, czy to jest porucznik, sierżant, czy generał. Nie interesuje mnie. Szpieg to szpieg, po prostu. Czy, oczywiście to nie jest oskarżenie w tej chwili. Ja nie wypowiadam oskarżeń, nie wypowiadam się, czy są materiały na tyle mocne, by generał Pytel odpowiadał za szpiegostwo, czy za co innego, czy za jakieś inne przestępstwa. Tego nie wiem. Nie wiem, nie znam sprawy. Generał Pytel, tak samo jak każdy obywatel RP, Kowalski, czy pułkownik Wroński, czy kto inny, musi być do dyspozycji prokuratury, czy chce, czy nie chce.
Musi być. Jeżeli przychodzi wezwanie, trzeba wezwać. Pan generał Pytel zachorował, no nie tego, no okazało się, że chyba tej choroby nie było, no więc go, czy była, to nie wiem dlaczego, nie wiem, podjęto taką decyzję i podjęto. Wydaje mi się, że wezwanie do prokuratury rzeczywiście, jak ktoś mi ładnie napisał, pan generał Pytel pokazał 1 grudnia, a potem już zaczęła się natychmiast sprawa z tą major, którą podobno tam czy z jakąś kapitan, czy z kimś tam, kogo podobno w wojsku molestowano i zabiegli sprawę pod dywan, ale przypominanie tego i przypominanie i wyciąganie tego, to wyciągnijmy wszystkie próby molestowania, między innymi podejrzenia o molestowanie dwóch wysokich funkcjonariuszy SKW, którzy potem zasilili agencję wywiadu i te podejrzenia były. Były podejrzenia, trzeba to wyjaśnić. Dlaczego tamte osoby milczą? Też zamiataliście panowie pod dywan i to o wiele bardziej niż robi to PiS. A to, że ktoś jest generałem, nie powinien mieć immunitetu przed największymi i nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś na świecie taki immunitet był. Proste jak konstrukcja cepa. I tak trzeba żyć. Dalej. Bardzo ciekawe było pana Bartłomieja Sienkiewicza zdanie na temat... dość ironiczne zresztą i takie wręcz sarkastyczne na temat książki pana Piątka, który powiedział, że jest w tej książce bardzo ciekawie zestawione fakty. Bardzo ciekawe zestawione fakty, prawda? Fakty są albo faktami, wynikają jedne z drugich i do czegoś prowadzą, albo są ciekawie zestawiane, a wtedy się tworzy legendę w wywiadzie, czyli tak zwaną rzeczywistość magiczną, realizm magiczny, czyli tak się poprzestawia fakty, żeby one naprawdę prowadziły do ciekawych wniosków. I to jest wszystko. I to jest wszystko, o co chodzi. Przypuszczam, że to jest przygotowanie do jakiejś tam kampanii, konkretnej kampanii. Jak wiemy, idzie zmiana rządu. Już wszyscy o tym mówią, że idzie zmiana rządu, rekonstrukcja rządu i już są spekulacje, kto ma być premierem. I wydaje mi się po prostu, że w tym momencie to wszystko służy, żeby wymusić również na tym pozbycie się zarówno kierownictwa obecnego MON, jak i pozbycia się szeregu innych ministrów na przykład. Ja nie chcę mówić, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, ale mówię po prostu tak jak oficer kontrwywiadu. Wielokrotnie było tak, że rzeczywiście wiązano nam ręce, no bo to taka osoba, nie może być taka osoba. Ja również raz usłyszałem od jednego z wysokich funkcjonariuszy państwowych, nieważne jakiej, że ja wiem, że on jest głupi, że on się do niczego nie nadaje i ja wiem, że on po prostu, no powiem ci stary, kradnie. To jest cytat. Ale wiesz, taka osoba go polecała. Taka osoba. A potem ta osoba się okazało, że też jest mniej więcej taka sama. Jeśli takie jest podejście, no to co my szukamy? Jakich szpiegów my szukamy? Kogo my właściwie szukamy? Jestem pewien, że wśród posłów czy senatorów mamy Darek Polak. Mamy osoby pracujące dla obcych wywiadu, będąc świadomym donosicielem lub nieświadomym. Proszę Państwa, donosiciel jest zawsze świadomy. Nieświadomie to można mieć kontakt. Oczywiście znowu wpada ta sytuacja o agentach wpływu, więc ja już się nie będę, już wczoraj mówiłem, bo już mnie to śmieszy, szczególnie, że patują ci wszyscy dziennikarze tym i dzisiaj rano też w sprawie aresztowania generała Pytla były też, zatrzymania generała Pytla, który najprawdopodobniej wróci sobie spokojnie do domu po 48 godzinach i nie dostanie żadnej sankcji i pewnie będzie w glorii bohatera i w glorii bohatera ogóle męczonego przez PiS wracał, bo nie sądzę jednak, żeby byli w stanie, mogą mu udowodnić niestety za niektóre chybione decyzje u nas się nie karze. Ja cały czas uważam, że ta umowa z FSB, zresztą pan Sienkiewicz potwierdził, że oni się wycofali z tej umowy z FSB, a notabene pan Tusk, który wcześniej stwierdził, że nic nie wiedział o tej umowie, to teraz mówi, że oni wszyscy, że się świetnie z nimi pracowało. No jak się mogło świetnie pracować z dwoma ludźmi w stopniu generała, którzy nie informowali go o tego typu działaniach, nie, premiera o tego typu działaniach. To na miejscu premiera ja bym nie wypowiadał tak go zdania, bo jak ja był premierem i byłaby kardynalna umowa w kraju natowskim i okazuje się, że z krajem głównego przeciwnika jakaś mi służba zawiera umowę, ja o tym nic nie wiem, to bym się mocno wkurzył i prawdopodobnie panów generałów już by nie było na stołkach. Jako premier muszę o tym wiedzieć i jak ja mówiłem wyraźnie, za wiedzą premiera na szczeblu premier, takie rzeczy powinny być ustalane, bo tak są, tak uważam. I tak powinno być, więc pan Tusk niech się zastanowi, czy naprawdę świetnie mu się współpracowało z tym, którzy go nie informowali o swoich działaniach. Jeśli tak, to nie dziwię się, że tak wyglądały rządy PO, jak wyglądały. No właśnie.
Wracając do rzeczywistości trochę lżejszej, na koniec powiem, bo dzisiaj przeczytałem jakiś bardzo dziwny artykuł. To chyba było w Business Insider Poland, coś takiego, nie wiem gdzie, nie mam już tego chyba artykułu, gdzieś sobie zobaczę, wybaczcie Państwa, nie, ale go, że gdzieś mi się wyrzucił w tej walce dzisiejszej ten artykuł. Przeczytałem sobie, proszę Państwa, na temat planowanych od 2019 wzrostu opłat na ZUS, stworzenie jakichś dziwnych tych, gdzie 2,5% pracodawca, 1,5%, 2% pracownik. Tylko nikt mi nie potrafi wytłumaczyć, więc jak ktoś się na tym zna i ma dostęp do tych dokumentów i do tego do tekstu, to niech mi powie, bo ja to rozumiem tak, że teraz na ZUS-ie pracownik nie płaci. Czyli jeżeli zarabia 1000 netto, to dostaje 1000 netto. Po tej reformie, to nie dość, że pracodawca będzie musiał do tego 1000 zapłacić te swoje haracz 2,5%, to pracownik jeszcze będzie musiał zapłacić 1,5% czy 2%, czyli nie dostanie 1000 netto, tylko 750 netto, prawda? Albo 800 netto, nie wiem ile, albo 850 netto, czyli dostanie o 150 zł mniej, prawda? Czyli co to jest, jakaś obniżka w celu emerytur, które i tak będą takie same? No ale dobra, zobaczymy jak to będzie, to są tylko spekulacje, więc jeśli ktoś jest i może mi to wyjaśnić, to bardzo się będę cieszył. Zaraz proszę Państwa, co tutaj jest? A, jeszcze jedno, chciałem powiedzieć, że akurat o panu Irku mogę powiedzieć, że wszystko co mówi jest prawdą, jest wzorowym ojcem, autentycznie ani nie pije, ani nie wpada w żadne patologie, więc tak to właśnie wygląda, bo sam to sprawdziłem i nie trzeba mnie przekonywać. Ja sprawdzam tego typu rzeczy. Oczywiście usiłowałem się dodzwonić, ale okazuje się, że w tym dziwnym urzędzie, którego wymowy nawet, nie wiem, bo nie znam holenderskiego, nie potrafię powtórzyć po polsku, nikt nie chce mówić po angielsku i w ogóle rzuca słuchawkę, także to nie ma co dzwonić nawet w tym układzie. Nie wiem, prawdopodobnie MSZ i konsulat może się zapytać, pomóc. Ja jeszcze raz przypominam, to są obywatele polscy. Zobaczę, proszę Państwa, czy są jakieś pytania. Może na jakieś jedno teraz Państwu odpowiem. I żeby nie przedłużać, to skończę to. O, przed wojną dwójka mówiła, że najmniej podejrzany jest jedynie prezydent RP. I tak to też powinno być, a notabene FBI też tak uważa. I nie tylko FBI. Jak się okazuje, to również MI6 po lekcji z Amesem i po lekcji z piątką z Cambridge, a szczególnie z Blantem, już za Margaret Thatcher, zaczęło bardzo szybko uważać, że nie ma klasy, nie ma żadnej klasy politycznej czy klasy społecznej w Wielkiej Brytanii, która byłaby niewrażliwa na kontrwywiadowczo. Bo tak to wygląda. Bo tak to, proszę Państwa, wygląda. Okej. Dobrze. To skończymy na dzisiaj. Dziękuję Państwu i zapraszam na jutro. Do widzenia.